Hejo, hejo! Witajcie bardzo serdecznie w poniedziałek, kochani, w poniedziałek zabieramy Was na wspólny spacerek. Bardzo często mówiliście, żeby zmienić te rejony, no bo cały czas chodzimy po tych samych rejonach, po tych samych zakamarkach i ostatnie te spacerki nie były za bardzo owocne, więc postanowiliśmy Was posłuchać i wybraliśmy się do innych rejonów. Edytka oczywiście tak, słuchawki sobie włączyła i muzyki słucha. Ja tu się z Wami witam, a ona muzyki sobie słucha. Coś mówisz? Ja Cię nie słyszę, ale cały czas ruszasz ustami. Mówisz coś do mnie? Witam się. O, cześć! To aparat dopiero. No i słuchajcie, zapraszamy Was na spacerki śmietnikowe. A gdzie jesteśmy? Uwaga! Edytka. O, będzie widać? O! Nie wiemy. Słuchajcie, to był dworzec, kochani, kolejowy w Wodzisławiu Śląskim. Jesteśmy na gościnnych występach w Wodzisławiu Śląskim. Rozpoczynamy serię, kochani, aparaty na gościnnych występach. Zaczynamy oczywiście w koło komina. No, budżet nam pozwala jedynie na bliskie miejscowości, więc zaczynamy od Wodzisławia Śląskiego. No i zobaczymy, jak nas przywita. Tak, zobaczymy, co nas tutaj spotka, co dzień przyniesie, ale też słuchajcie, chcielibyśmy, bo wiecie o tym pewnie niektórzy doskonale, że w Wodzisławiu Śląskim też jest fantastyczny Targ Staroci. My jeszcze nigdy nie byliśmy na tym targu, więc pójdziemy na ten rynek, zobaczymy ten rynek. W sumie to całkiem niedawno dowiedzieliśmy się. No całkiem niedawno, no jak zaczęliśmy jeździć na Targi Staroci, że w Wodzisławiu Śląskim jest przepiękny rynek. Najwyższa pora odwiedzić. Tak, zimno wcale tak nie jest. Ubraliśmy się co prawda tak bezpiecznie w miarę. No, natomiast wieje. Wiaterek jest, ale nie jest taki chłodny, nie jest taki zimny, jest przyjemny. Ale wiadomo, trzeba się zabezpieczyć. No, ale to już jesień, więc kto to wie. Dobrze, dosyć gadania, dosyć tych głupot, kochani. Chodźmy, zobaczmy, co nas tam czeka. Co znajdziemy w Wodzisławiu Śląskim. Trzymajcie kciuki i chodźcie z nami. Pierwszy śmietnik za nami. Zobaczcie, jakiś miszmasz jest. Ale słuchajcie, składzik. Jajca jak berety. Kompletnie nie wiemy, gdzie iść, w którą stronę. To rozlosujemy, w ogóle wróżymy sobie. W którą stronę? Może tu, może tu. Po prostu to jest dla nas taka nowość, że pewnie nic nie znajdziemy, ale emocje będą takie, że dzisiok! Dobrze, za nami zobaczcie, jakie składowisko jest. Tam w tle może troszkę bzyczeć kosiarka. Bo ostatnie chyba podrygi są koszenia już właśnie przed zimą. No, no i co jeszcze chcieliśmy Wam powiedzieć? No przywitało nas słoneczko z deszczem. Nie wiem, czy widać po kurtce mojej, ale naprawdę padało troszeczkę. No nic, zobaczcie, jesteśmy podekscytowani po prostu, jakbyśmy, nie wiem, lecieli na księżyc. Rano, kawa była niepotrzebna. Szperamy i jak coś to odzywamy się i chwalimy się. Takie śmietniki w Wodzisławiu. O! Otwarty. Zaglądamy. Co tutaj może być ciekawego? O, jaka waliza. O, tutaj są. Kluczyki są. Co ty mówisz? Kluczyki są tej walizki? No nawet dwa. Kluczyki. O. To szybko, zabieramy ją. No nie, zobaczcie znowu. To jest jakaś chyba klątwa. Walizkę zabieramy, przejrzymy ją później, dobra? Idziemy po nowy, nas to wygonią. Dobra. Okej. Okay. To była śmieciarka, ale tylko do bio. Panowie zabierali tylko bioodpady, więc spokojnie. Edytka teraz stara się zamknąć, no bo są te kluczyki. No i próbuje je dopasować, nie? Te kluczyki do tej walizy. Właśnie. Fajnie by było, gdyby był komplet, prawda? No to tak. Pierwszy fant z Wodzisławia jest, słuchajcie. W razie czego jest gdzie pakować. W razie czego znajdywać, to będzie pakować. No i pada. Pada, kochani, no niestety, ale humory nas nie opuszczają, jesteśmy podekscytowani bardzo i no, te śmieciarki też, zobaczcie, prześladują nas wszędzie. No tutaj też nie wiem. Nawet w innych miastach. Nawet w innych miastach. Dobrze, no to ale tyle. Ale się nie dajemy.
Tak będzie. Kolejne podejście. Śmietnik otwarty. Fajnie. Gołąbek pilnuje. A tutaj są. Tu jest miejsce na gabaryty. Co tutaj mamy? Jakieś siedzisko dla dziecka, ale już tak bardzo zużyte, że nic się z tego nie da zrobić. I co, dytko? Nic? Ale zobaczcie, jak fajnie, czyściutko. W ogóle, Edytka, co możemy powiedzieć? Przyszliśmy... Która godzinka była? W 7:30. Mhm. I wiecie co? Bardzo dużo pań, które tutaj, tych dozorczyń, tak które tutaj dbają... Sprzątają po prostu... No super. Mhm. Bardzo fajnie. Bardzo nam się tutaj podoba, powiem wam, naprawdę. Takie niskie bloki. Tutaj akurat. My jesteśmy w okolicach tutaj niedaleko dworca kolejowego. No może kawałeczek już odeszliśmy, ale naprawdę bardzo nam się podoba tutaj okolica. No i... Spokój, cisza. Szukamy dalej. Mariusz, gdzie ty się wybierasz? Na gościnę. Na kokosy. Obo jest wszędzie, jak widać. O, walizka na kokosy. Ale zobaczcie, o, elegancko. Super. Pootwierane. Czyściutko. Słuchajcie, naprawdę... No, fajnie, nie? Tu masz szkło. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. O, takie cieniutkie, na samym dnie, jakieś butelki. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. No i jesteśmy na ulicy Tysiąclecia. O, tak przypomnijmy, bo mówiłem, że jesteśmy niedaleko dworca, więc nie wiem, może ktoś z Wodzisławia powie, że to trochę dalej niż ulica Tysiąclecia. Okej. Okay. No teraz w którą stronę? Tędy, cycy, tędy? A może tędy? Losujemy? Nie, a może zapytamy się kogoś, gdzie tu są fajniejsze, najfajniejsze śmietniczki? Tam, zobaczcie, z tyłu za nami jest kolejna pani, która tutaj sprząta. To już chyba jest piąta, którą mijamy. Ta, która już z kolei. No, superancko, naprawdę dbane tu jest bardzo. Ale na dowód, zobaczcie, no nie chcę tak podchodzić, tam z tyłu za mną kolejna pani, która dba tutaj o porządek dookoła, no i tam przy śmietnikach pewnie. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o porządek, to w Wodzisławiu pierwsza klasa. Na każdym kroku. Można brać przykład z Wodzisławia. Tak, wzór do naśladowania. Chyba... No ale może to przy poniedziałku, dlatego. Poniedziałek to też zawsze jest, nie? Po weekendzie to wszyscy się do roboty biorą i to bo chyżą. Mają siły. No. No cóż, może następnym razem przyjedziemy po prostu w środku tygodnia. Albo gdzieś koło weekendu. Zobaczymy. Co my tu mamy? Remonty nie tylko u nas. Ale ładne. No ale przynajmniej gabaryty nie wywożone. Może połóż sobie tą walizkę na razie na boku. To może połóż sobie tą walizkę na boku. Ja cię ją przypilnuję. Walizka jest moja. Ale ja cię przypilnuję, będziesz miał ręce wolne. Ale pójdź. Całe? Puzzle. Całe. A jest opakowanie do tego? Nie ma. Ale tam jest bardzo dużo puzli. A jeżeli chodzi, jeżeli one są całe, zobaczcie, nienaruszone, czyli... Powinny być wszystkie. Wszystkie są, można układać. A my mamy pomysł, jeżeli chodzi o zabawki, o gry, no o puzzle też między innymi, ale o tym to wam powiemy pewnie w przyszłym tygodniu, bo pójdziemy w jakieś miejsce jedno. No to zabieramy? Co? Patrzymy, co tam jeszcze jest? No pewnie. To wystarczy, wystarczy na razie. Co, kolejne remonty? Panele. Panele, ława, ale widać, że tutaj nie było nikogo jeszcze po weekendzie. Nie. Także chyba pełniutki. Idziemy w dobre rejony. Chyba idziemy w dobre rejony tutaj. Oho. No, a tam nic takiego dla nas. Nic nie ma, nie? Nie. Nic. Chodź, zobacz, czy jest otwarty. Nie.
Pełny to pozamykali. No cóż, to nic, dobrze. To lecimy dalej. Nie wiadomo w którą stronę, ale coś znajdziemy. Idziemy sobie, idziemy, a tak się zastanawiamy, czy nie wbiliśmy się komuś na rejon. Zaraz coś wyskoczy. Spadł was stąd, to mój rejon. Tam u siebie to znamy te zakamarki, no, wszystkie. No, dokładnie. Stanie Dytka teraz, bo majtasz tym jak. No i słuchajcie, wzięliśmy te puzzle, tam były dwa opakowania, calutkie. Dwa woreczki, tak. To chyba po 1000... Bez opakowania właśnie, więc nie wiadomo, co tam jest do ułożenia. Po prostu coś wzięliśmy. I, to chyba 1000 puzzli będzie, no, coś takiego. No i nie ma rzeczywiście tego pudełka, więc... Odpowiedzi nie będzie. Ramkę pewnie będzie łatwo zrobić, natomiast no co dalej, to nie wiemy. No i co teraz zrobić? No wzięliśmy dwie te paki. Po kolorach trzeba będzie iść. Zobaczymy. To będzie wyzwanie dopiero. Odwracamy się, bo za nami, znaczy przed nami, teraz za nami. Tak, dokładnie. Kolejny śmietnik. Zobaczymy, co nas czeka tutaj. Także jesteśmy live. O, tutaj są naczytniki. Tutaj są naczytniki. A co tutaj mamy? No, musisz poszparać. Momencik, czekajcie chwileczkę. Walizka jest. Pilnuj. A tutaj? Plastiki jakieś. Plastiki, no. Chyba taka krajalnica do chleba. Ale rozbrojona. Rozbrojona. A pod spodem... No nic. Nic ciekawego. Tak. Po prostu... Nasi tu byli, rozbrojone, same plastiki zostały. No to okay. Rozglądamy się, żeby nas nikt nie gonił. Tak jest. Szukamy dalej. I zobaczcie, nie tylko w Jastrzębiu mają fajne pomysły na ogródki. Tak, przechodzimy, bloku. Przechodzimy sobie. Super. O, zobaczcie na to. Kącik na kawkę. Tak, kącik kawowy. No świetnie to wygląda. Tam jest jakaś figurka pieska, tak. Żaba. O, żaba. No, ktoś miał pomysły. Tutaj przechodzimy koło kolejnego śmietnika. Tamar już poszedł zobaczyć. Tutaj jest taki fotelik, zobaczcie. Tylko, że on jest brudny, mokry. Już patrzyłam. Nie wiem, czy to jest taka nakładka na... O, gdzie to jest całe wszystko mokre. Ale taki sobie fotelik. Dla dzieciaka. To oczywiście opał. No idę poszukać Mariusza, bo gdzieś mi zginął. Może coś znalazł. O, hej! Już idę do ciebie. No i co, widać? Nie wiem, za nami gdzieś tam... Tak, Edytko. O, tak pokaż. Może jest, zauważycie tęczę. Ja zdjąłem czapeczkę. Zobaczcie, jakie słoneczko piękne słoneczko świeci. Wyszło. Uwaga. To nas widać. razi w oczy. Tak. Także zdjąłem czapeczkę. Edytka już bez nauszników, też bez czapy. No, super. Chyba za ciepło, żeśmy się ubrali. No ale zapowiadał przecież deszcz, był, no, zapowiadało dokładnie. Się. Kiepsko, ale fajnie super. Słoneczko fajnie robi robotę. No i co? Szukamy. Zobaczcie na ten śmietnik. Ho, ho, ho. No ogromny. Eldorado. Jesteśmy tutaj na jakimś osiedlu, nie wiemy, co to za ulica. Szukamy, ale wszędzie na blokach jest tylko napisane nie grać w piłkę. Zakaz. Piłkę. I tutaj są bloczki takie niskie, wyższe. Dowiemy się, to wam powiemy. Mm-hmm. Ale teraz zobaczcie, jakie Eldorado tutaj jest. Chodźcie, zerknijmy. Tutaj są jakieś mebelki. Gabaryty. Opał. Tak. Tutaj opał. Sekcja opału. No i ja nie wiem, czy to nie jest czasami jeden wspólny śmietnik do wszystkich tych bloków. No być może, bo jest naprawdę wielki, nie? Ogromnie. No to co, rozglądamy się, nie? Się rozglądamy, tak jest. Okej, najnowsze info. Słuchajcie, zapytaliśmy, tu taki bardzo sympatyczny pan przyszedł. Zapytałem się, jaka to jest ulica, a pan powiedział, że tutaj nie ma ulicy. To jest po prostu osiedle 30-lecia. No i zapytałem się właśnie, czy ten śmietnik to jest właśnie dookoła tych wszystkich bloków, nie? No to pan mówi, że panie, to jest tragedia, po prostu, ten śmietnik to jest tragedia, tutaj jest otwarty, tu wszystko fruwa, tu jest, zobaczcie, zresztą rzeczywiście
trochę wiatr. Bardzo dużo tego. Tak. Tu jest otwarta przestrzeń. Zresztą pewnie słyszycie teraz, jak wieje właśnie wiatr. Więc no nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie mówi pan. Nie za bardzo. Mówi, że dookoła wszędzie pozamykane te śmietniki, a tutaj jest taka przestrzeń otwarta. Że każdy jeszcze przychodzi tutaj? Tak, mówi pan, że przyjeżdżają z domów prywatnych i podrzucają tutaj fanty. No miejsca jest, więc... No ale widzieliście, ogromny. Dobrze. Ale nie było nic. Nic nie podrzucone. Taki Wodzisław może. Może taki dzisiaj mamy po prostu dzień. Nie poddajemy się. Nie. Idziemy dalej. No to chyba panu o takie śmietniczki chodziło. Te śmietniki są właśnie zamknięte, fajne, ładniutkie. Więc tamten, co jest otwarty, no to faktycznie każdy podrzuca. One nie są zamknięte, one po prostu są w takiej... A. W takim domku, taka wiata, wiesz? No, zobaczcie. No to co, zaglądamy. Centralnie też wejść, tylko że... No tak. Ale zamknięcie. Wieje, no. Będzie szum, ale tu też wszystko fruwa. Tutaj żeśmy zerknęli. Zobaczcie. Tutaj chyba ktoś... Ale tu ktoś musiał kasy zostawić. Tak. Zdrabki. Lotto wysyłane. Kupony. No i chyba nic nie wyszło, bo wszystko wyrzucone. Ale tutaj musiało kasy pójść. Zaczekajcie. Tam są zdrabki chyba, nie? Tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zdrabki, no to bardzo serdecznie chcemy pozdrowić Lucynkę. Lucynka ma kanał i zajmuje się właśnie zdrapywaniem. Także pozdrawiamy Cię, Lucynko. Życzymy samych wygranych, samych najwyższych, żebyś była zawsze na plus. Dokładnie. Życzymy Ci jak najszybciej 1000 subskrybentów, żebyś mogła właśnie sobie finansować te swoje hobby, ten swój kanał właśnie z reklam, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo no kosztowny content. Tak. Także, no bo zawsze trzeba te zdrabki kupić, a jak wiemy, no nie zawsze, no, się, nie wygrywa. Zawsze się wygrywa. Także życzymy Ci samych wygranych od tej pory i polecam. Trzymamy kciuki. O, zobaczcie, tu jest otwarty. Wszystkie są tak otwierane, ale zobaczcie, pierwszy jakiś taki ciekawszy fant. Ktoś nam coś zostawił. No, superancko, czyli co? Rozglądamy się, bo może gdzieś coś się czai jeszcze. Dokładnie. Co to mamy? Bulionówki. Bulionówki. Tutaj są z Tułowic. Ktoś wyrzucił po prostu, ale zobaczcie, są po prostu uszczerbione. No, uderzyły się jedno pewno od drugiego i o. Tutaj, zobaczcie. Szkoda. No, szkoda ich. Tutaj zostawimy. A co jest z tą wazą? Waza też jest pęknięta. No niestety. No to też nie ma sensu brać, bo... Fajnie się zapowiadało, tak. Ale no, uszczerbionych, no to nie ma sensu, bo i tak ich nie sprzedamy. Nawet po piątaku czy coś takiego, prawda? Po 3 złote nawet. Ale są, mamy jakiś kubeczek też po złotówce i też nie chcę zejść. No bo kto by chciał, no właśnie. O to chodzi. Także... Zabieram walizkę i zabieram się stąd również. O, rowerek zaparkowany, czyli na rejonie ktoś jest. Dobrze, że byliśmy tutaj wcześniej, nie, Edytka? Nie naraziliśmy się. Dobra, zmykamy. Na paluszkach. Kolejny śmietnik za nami, taki duży, fajny. Pogoda fantastyczna, cudowna, ale słuchajcie, nie wiemy, gdzie jesteśmy. Tutaj tu już jest... Chyba poza miastem, nie wiem. Gdzieśmy trafili, rany Julek. A jeszcze nie byliśmy na rynku, nie, Edytka? Przeglądamy tutaj wszystko i kierujemy się teraz już w stronę rynku. Edytka, trafimy? Będziemy szukać. Koniec języka za przewodnika. Bardzo dobrze. Kierujemy się w stronę rynku. Kawałeczek mamy, bo zabłądziliśmy chyba. Ale wiecie co, tak pomyśleliśmy sobie, że jak będziemy na takich gościnnych występach w jakimś mieście innym, to potem zrobimy taki ranking może, nie? Gdzie było może nie najfajniej, najciekawiej, tylko pod względem tych fantów, tych skarbów. Bo tutaj w Wodzisławiu naprawdę super.
Super nas Władysław przywitał. Piękną pogodą, chociaż zapowiadało się zupełnie inaczej. Bardzo czysto, bardzo fajnie, bardzo mili ludzie, bo też rozmawiamy po drodze, dokładnie. Dopytujemy super. Się co i jak. Także pod tym względem Władysław fantastyczny. Mamy bliziutko, więc na pewno... Czekajcie, bo znowu zabłądziliśmy. Tędy czy tędy? A może tędy? Tędy. Tędy. O, pan tutaj maluje coś z tyłu. Widzicie? Bardzo dużo jest porządków robionych. Bardzo dużo jest po prostu dbanych tych bloków. Super, to nam się bardzo podoba. Podobają nam się też otwarte te śmietniki, że można spokojnie wejść, tylko wiadomo, zerknąć, co tam. Trzeba zostawiać zawsze po sobie czysto, nie bałaganić. No i tyle takich wrażeń na teraz. Lecimy na ryneczek. No i pewnie na ryneczku powiemy wam, ile kilometrów zrobiliśmy dzisiaj. Zrobimy takie małe podsumowanie. Jak wygląda rynek, tak, i zrobimy malutkie podsumowanie. No to chyba dotarliśmy do rynku w Władysławiu. Trafiliśmy. Włączyliśmy nawigację. Słuchajcie, zobaczcie. No może wstanę, tak? I wam pokażę. Za mną fontanna. Edytka. No i słuchajcie, no w sumie to jesteśmy pierwszy raz. Pierwszy raz. W Władysławiu jesteśmy już któryś raz, bo mamy blisko i też zawsze na ten pociąg kogoś zawozimy czy odbieramy. Tutaj też do lekarza się jeździ. Więc słuchajcie, na rynku jesteśmy pierwszy raz. No i tutaj właśnie odbywają się te targi staroci. Być może przyjdzie taki dzień, że zawitamy do Władysławia na targ staroci. Właśnie tutaj. Gdzieś się rozłożymy. No ale bo... co, jeżeli chodzi o te śmietniczki? No jeżeli chodzi o śmietniki, no to... I jedną rzecz mamy. Cały czas z walizą chodzimy. No nie jedną, bo jeszcze mamy te puzzle. No. Bez opakowania. Tak, tak. Ale jeżeli chodzi o fanty, no to słabo. Po prostu tak trafiliśmy. U nas tak samo, no różnie to bywa. To trzeba mieć szczęście, prawda? Tak. Do tego trzeba mieć szczęście, trzeba być po prostu w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I u nas też różnie bywa. Raz coś znajdziemy, raz nie, ale nie poddajemy się. Nie, na pewno spróbujemy jeszcze, nie? Przyjedziemy do Władysławia drugi raz, tylko tym razem to może, słuchajcie, na przykład powiemy, że jedziemy do Władysławia, to jak ktoś jest z Władysławia, to nam coś podrzuci. Albo dajcie znać, że jesteście z Władysławia, to będziecie naszym przewodnikiem. No właśnie, albo przewodnikami. Gdzie tam iść, w którą albo stronę? Podpowiedzcie może, że w którą stronę właśnie iść, czy ta trasa, którą teraz szliśmy, jest dobra, czy po prostu no, w złą stronę. Tak, w inną stronę. W złą stronę poszliśmy. Ale jeżeli chodzi, słuchajcie, o dzień, o w ogóle o emocje i o nastawienie, to no super, super, naprawdę jesteśmy, o, wybaczcie ten mój fryz, ale ta czapka, zrobiło się cieplutko, zrobiło się fajnie, chociaż bywa wietrznie na takich otwartych przestrzeniach. Tutaj na szczęście otwarta przestrzeń jest, ale jest spokojnie, cichutko, być może szumi tylko fontanna. Ale naprawdę coś fajnego. No mamy nadzieję, że spodoba wam się też ta seria takich wypadów. Coś innego. Dokładnie. Może, słuchajcie, będziemy tak coraz dalej jeździć. No planujemy do Żor pojechać na pewno, bo to też blisko mamy. Może Cieszyn też bliziutko mamy. Ale być może budżet pozwoli na to, że wybierzemy się na śmietnikowe spacery do Gdańska. No nie wiadomo. A wiadomo, co dzień przyniesie. Także będziemy chcieli na pewno korzystać z tych okazji, jak będziemy w innych miastach, spróbować chociaż przez chwileczkę przejść się, przespacerować. Zobaczcie, przechodzimy sobie tutaj. To jest jakaś kawiarnia. Zobaczcie na to. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Władysławskie skrzaty. Traktorek. Cała posiadłość. Co tam masz? Pranie suszy się, zobacz. Co tam masz? O, ale kurczę. Czad. Ale miasteczko. Władysławskie skrzaty. Na farmie. Ciągnik. Super, nie? Kurniczek. Ciekawe, czy jest jeszcze jakieś takie jedno miejsce, czy to jest tylko jedno? To. Idziemy kolejnych znaleźliśmy. Idziemy śladami skrzatów. Władysławskie skrzaty w piekarni. No jakie czaderskie. A kuku.
piekarnia. Zobacz tutaj. Jakie pączki tutaj te donaty. Waga, ale super. No to co, zobaczymy. Może jeszcze znajdziemy. No już słuchajcie, mieliśmy się udawać do samochodu, ale szukamy skrzatów. Tak, tropimy skrzaty. Znaleźliśmy dwa miejsca. Podobno są cztery, więc dwóch nam brakuje. No to musimy koniecznie znaleźć. No musimy, no nie możemy zostawić tego. No i też wam pokażemy. Świetny pomysł, naprawdę fantastycznie to wygląda. I zaraz chodźcie, zerknijcie, czy uda nam się w ogóle znaleźć, no i jak wyglądają pozostałe. Mariusz poszedł się pytać po sklepach, bo nikt nic nie wie, kogo się zapytamy na ulicy. Każdy zdziwiony. Na te skrzaty, które tam są w tych dwóch miejscach, to wiedzieli, ale o tych dwóch, których też szukamy, my. Cisza, nikt nic nie wie, więc zobaczymy, czy się Mariusz dowie w ogóle, czy nam się uda znaleźć. Sytuacja jest taka, że pytamy się o skrzaty wodzisławskiej i nikt nic nie wie. Są cztery miejsca, znaleźliśmy dwa. No i wchodzimy, pytamy się przechodniów, nic nie wiedzą, młodych, starszych. Wchodzimy do sklepów, nikt nic nie wie. Skierowano nas do informacji turystycznej, więc zobaczymy. Ale wiesz, gdzie ona jest? Tak, tutaj pani mówiła, że w takim nowym takim jakimś pałacu, tu jest muzeum jakieś takie, więc no nie odpuścimy, no nie możemy. No sami widzieliście. Ale są słodkie. Myśleliśmy, że na rogach będzie, nie? Tego ryneczku. Tak, no bo tak wyglądało. Wszędzie. Tu i tam. Dwie sztuki znaleźliśmy, ale co dalej? No zobaczymy, szukamy dalej, nie odpuszczamy. Bo to wiemy troszeczkę więcej. Informacje mamy. Teraz idziemy szukać. Idziemy poszukać. Okazuje się, że na rynku są dwa miejsca, gdzie są skrzaty. A teraz idziemy troszeczkę dalej. Musimy poszukać takiej pizzerii, która powinna być niedaleko. No i potem gdzieś fontanna. Ale to po prostu, jak już będziemy na miejscu, to wam powiemy. Rany, Julek. No fajnie, są. No fajnie tu w tym Wodzisławiu. To mamy to. Mamy to, zobaczcie, w takim... To jest w ogóle latarnia. I tutaj zobaczcie, jak pięknie wbudowane pizzeria. Tu byłem. Ale pokaż to od góry, zobacz, jak to fajnie... Już. Ohoho. O. Ale ekstra. Świetnie to wymyślili, naprawdę. Okej, okay. No to zostały nam tylko jeszcze jedne skrzaty. Fontanny, szukamy fontanny. No i dochodzimy chyba do czwartego miejsca. Skrzaty w salonie. Skrzaty w salonie. O, będzie coś widać? Zobaczymy, jakie mają salony. O, ciekawe. 15A. Obiekt monitorowany. No świetna kamieniczka. Super. No to Edytka, możemy już spokojnie wrócić do samochodu? Tak, wszyscy są odwiedzeni, więc... Nie dawało nam to spokoju. Tak, dokładnie. No to super. Lecimy do samochodu. Robimy pożegnanie i podsumowanie drugi raz, bo za pierwszym razem żegnaliśmy się z wami z ryneczku, tak, w Wodzisławiu. Dokładnie. Ale jak szliśmy już do samochodu, to zauważyliśmy te skrzaty. Tak, ale one świetne. I no nie mogliśmy odpuścić, chcieliśmy je poszukać, więc chodziliśmy ich ścieżkami, znaleźliśmy, mamy nadzieję, wszystkie, bo z tego co się dowiadywaliśmy, cztery sztuki, tak, cztery punkty. Więc robimy podsumowanie tutaj. No słuchajcie, no Wodzisław przywitał nas deszczowo, no i deszczowo nas żegna. Zrobiliśmy, już wam mówię, 8 kilometrów, spędziliśmy tutaj ponad 3 fantastyczne godziny. Naprawdę to była super wycieczka, jesteśmy jak widzicie bardzo zadowoleni, no i na pewno będziemy chcieli tę serię kontynuować, będziemy chcieli jeździć do różnych miast, no i poszukać szczęścia, jak to się mówi. Dzięki wielkie. Dzięki i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Buziaki, pa.